Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gośćmi Polskiego Radia 24 są Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność. Dzień dobry, witam. Profesor Sebastian Gajewski, Centrum Mija Daszyńskiego. Dzień dobry. I dr Krzysztof Karnkowski, Gazeta Polska. Dzień dobry. No i panowie, zaczniemy od Donalda Tuska, który ma pretensje do telewizji publicznej. Ma dwie pretensje, zależy, które media czytać, te media wybijają bardziej jedną lub drugą rzecz. Pierwsza pretensja to jest pretensja o to, że jest pokazywany w wiadomościach TVP z celownikiem, co ma być hejtem i ma, no, sugerować, że warto by było go zabić. A muszę przyznać, że kiedy pierwszy raz usłyszałem, że Donald Tusk jest pokazywany, i to chyba tam wyliczono, że 33 razy był pokazany z celownikiem nacelowanym na siebie, to też mi tak przyszło przez głowę, no, że to grubo pojechali, że to jest tam mocno. Po czym zajrzałem, o co chodzi, i się okazało, że to jest ten taki obraz z kamery podglądowej drugiej, gdzie rzeczywiście jest taka strzałka pokazująca kogoś, jest tam te wykresy jakości dźwięku i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy raz taki zabieg widziałem kiedyś, jak CNN wypowiedź Obamy przekazywało. Nie mam takiego wrażenia, żeby CNN namawiał do zabójstwa Obamy, ale może tu bagatelizuje, kto wie, wiadomo, że wiadomości nie przepadają za Donaldem Tuskiem. I druga sprawa, która wydaje mi się ważniejsza. Na razie Donald Tusk jest politykiem opozycji, kiedyś może być politykiem koalicji rządzącej. No i zażądał usunięcia filmu dokumentalnego TVP pod tytułem Nasz Człowiek w Warszawie. Nie podoba mu się i jego prawnikom, że są tam cytaty wyrwane z kontekstu, jak on to ujął. No, na tym filmy dokumentalne polegają, że jest to subiektywny obraz rzeczywistości przedstawiany przez dokumentalistę, który się pod tym podpisuje. No i gdyby to nie były przemówienia, gdyby to nie były cytaty wyrwane z kontekstu, to by był po prostu zestaw przemówień Donalda Tuska, więc to trochę bezsensowny, wydaje mi się, zarzut, ale też groźny, bo nie bardzo mi się podoba sytuacja, w której politycy, którzy kiedyś rządzili, a może w przyszłości będą rządzili, decydują o tym, co ma być w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o dostępność albo odkładanie na półkę filmów dokumentalnych bądź innych tego typu rzeczy. No i pytanie do panów, czy to jest tak, że Donald Tusk w którejś z tych rzeczy przesadził, w którejś z tych rzeczy ma rację, czy może w obu nie ma racji? Jakub Pacań, Tygodnik Solidarność. Ja to odczytuję w kontekście roku wyborczego, toczącego się roku wyborczego. Te pretensje Donalda Tuska i to, że chce zawieszenia tego filmu dokumentalnego. Oczywiście wolność prasy, wolność mediów, wolność wypowiedzi to jest, ja uważam, że to jest akurat jeden z największych dorobków myśli cywilizacyjnej Europy Zachodniej, czy też szeroko pojmowanego Zachodu. Dlatego uważam, że no nieraz jest to też dla niektórych osób może być uwierające, bo no, różnimy się w przekonaniach, natomiast uważam, że akurat tutaj politycy powinny się w jakiś sposób ścierpieć. W tym sensie, że mimo wszystko ja bym takich rzeczy nie zaskarżał. Więc na pewno odczytuję to tutaj w tym kluczu. No z drugiej strony przychodzi mi na myśl takie angielskie przysłowie, uderzaj tam, gdzie boli. I faktycznie no tutaj celnie został Donald Tusk uderzony. Skoro chce, żeby... Przypomnijmy może, bo nie wszyscy być może słuchacze widzieli ten film. To jest taki film dokumentalny zestawiający jego wypowiedzi no, z tego czasu, kiedy Platforma dokonała takiego zwrotu w stronę mainstreamu. Europejskiego, tak. Który uważał, że no z Rosją należy ocieplić stosunki, handlować i traktować ich normalnie. Dokładnie tak, ale też, bo to akurat ten film pokazuje, uderza też narrację, znaczy czy też neutralizuje tą narrację Platformy Obywatelskiej, czy też szerzej pojętej opozycji, która mówi, że PiS miał jakieś tajne kontakty z Rosją, czy niektórzy politycy PiSu, no bo tutaj też dosyć popularne jest to powiedzenie na opozycji, wśród wyborców opozycji, w środowiskach sprawiających opozycję, że w PiS-ie są jakieś ruskie onuce, więc akurat pokazanie, że Donald Tusk też jako premier no, spotykał się z różnymi przywódcami, w tym z przywódcami Rosji, z Putinem i chodził po molo, to faktycznie no, neutralizuje tą narrację Platformy Obywatelskiej o tym, że politycy, którzy są z PiS-u, że w jakiś sposób mają powiązania z Kremlem. Profesor Sebastian Gajewski, Centrum Jana Daszyńskiego. Znaczy, ten film Marcina Tulickiego, Nasz Człowiek w Warszawie, no on nie został opublikowany wczoraj ani dzisiaj, tylko kilkanaście miesięcy. Tak, już długo. Kilka co najmniej miesięcy. Tak. Wydaje mi się, że kilkanaście miesięcy temu. No rzeczywiście nie jest to film, który może się Donaldowi Tuskowi podobać. Myślę, że
o tym filmie, jak o każdym filmie dokumentalnym, poruszającym zagadnienia z bieżącej polityki, można dyskutować zarówno co do ewentualnej rzetelności czy nierzetelności twórcy, czy tego, czy cytaty są wyrwane z kontekstu, czy nie są wyrwane z kontekstu. Takie filmy oczywiście można też oceniać w perspektywie ewentualnego naruszenia dóbr osobistych bohaterów tego filmu, czy Donalda Tuska, czyli Donalda Tuska w tym przypadku. Natomiast ja zgadzam się z Jakubem Pacanem, że tak naprawdę wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie o to tutaj chodzi. To znaczy nie chodzi o dochodzenie ochrony dóbr osobistych przed sądem, chociaż oczywiście taką prawną formę przybiera ten spór Donalda Tuska z Telewizją Polską. No tylko chodzi o zbudowanie pewnej narracji w kontekście wyborczym. Platforma Obywatelska jest na froncie wojny z Telewizją Polską, z Telewizją Polską. Politycy tej partii nie korzystają z zaproszeń do części programów. Nawet to można zrozumieć, bo rzeczywiście no, chociażby wiadomości TVP raczej nie przepadają za Donaldem Tuskiem i Platformą Obywatelską, a przynajmniej można odnieść takie wrażenie. Natomiast na to i ten pozew jakby wpisuje się w tę taktykę. Raz to jest niekorzystanie z zaproszeń, dwa ta obywatelska inicjatywa ustawodawcza zmierzająca do likwidacji programu informacyjnego w Telewizji Polskiej TVP Info, chociaż ten projekt jest tak skonstruowany, że chodzi po prostu o zakazanie Telewizji Polskiej prowadzenia kanału. Znaczy, ona raz się pojawia, raz znika. Kanału informacyjnego, ale cały czas gdzieś to tam jest w obiegu publicznym. Teraz dochodzi ten pozew. No, zapewne sprawa nie zostanie rozstrzygnięta ani dzisiaj, ani jutro, tylko za wiele miesięcy, jeśli nie lat. Więc to ma wymiar polityczny i wpisuje się w taką narrację, którą buduje Platforma Obywatelska i sam Donald Tusk, że z jednej strony mamy te siły dobra, czyli Platformę Obywatelską reprezentowaną przez Donalda Tuska. One są krzywdzone przez siły zła. Z drugiej strony są siły zła, Prawo i Sprawiedliwość, media publiczne i wszystko, co się wiąże z tą sferą, w związku z czym siły dobra muszą przeciwstawiać się na każdym froncie siłą zła i stąd ten pozew. Ja myślę, że to w ogóle ten kontekst, który się buduje, tutaj wolność mediów, wolność słowa, on tu kompletnie nie ma znaczenia i mam wrażenie, że nie był też uwzględniany po stronie samego Donalda Tuska i jego środowiska politycznego. No, chodzi o wrzucenie otworzenie kolejnego frontu na walce z telewizją polską i podbudowanie narracji w tym zakresie. No, może to też chodzi o to, że no, jednak ten film cieszy się dosyć dużą popularnością, bo ja przed chwilą sprawdziłem, że na YouTubie był oglądany ponad 1 100 000 razy, a też dostępny jest na innych... To wie pan, ile będzie oglądany, jak zostanie zakazany i będą... Dokładnie, na innych kanałach, jak się wpisuje... Marcin Tulicki, podejrzewam, chce po cichu, żeby tak się stało. Nasz człowiek w Warszawie to wyskakują, gdzie obejrzeć, kiedy, online i wszystkie serwisy, na których można oglądać filmy. Zresztą jeszcze jedna rzecz, no, Donald Tusk naprawdę ma twardą skórę. No, on jest przyzwyczajony do wszelkich ataków na siebie ze strony rozmaitych programów i wiadomości, ale nie tylko wiadomości i prasy, i mediów społecznościowych, i rozmaitych ludzi, którzy wrzucają tam treść. Nie sądzę, żeby go to szczególnie bolało. Kontekst wyborczy, kontekst polityczny, budowanie pewnej narracji. Aczkolwiek sądzę, że to jest w ogóle ciekawe bo ja się zastanawiam, co będzie dalej. Nie wiem, czy w tym pozwie jest wniosek o zabezpieczenie pod tytułem zakaz rozpowszechniania. Te wnioski jest. O zabezpieczenie... Jest. Tak. Dlatego część dziennikarzy to właśnie one są względnie szybko rozpoznawane, te wnioski o zabezpieczenie. No i gdyby się okazało, że to zabezpieczenie zostanie udzielone, no to mamy nowy front walki nie tylko między Platformą Obywatelską, Telewizją Polską i Prawem i Sprawiedliwością, ale przede wszystkim nowy front na obszarze no, wymiar sprawiedliwości i praworządność. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość wtedy będzie podnosić, że co tam się dzieje, sądy gwałcą wolność słowa. Z drugiej strony Donald Tusk będzie mówił, że tu ma postanowienie sądu, z którego wynika, że to, że Telewizja Polska nie może rozpowszechniać tego kłamliwego filmu. No i będziemy mieli masę tematów i masę dyskusji na ten temat. No, ciekawe też będzie, a co będzie, jeśli to postanowienie o zabezpieczeniu wydałby sędzia, który został powołany z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa. To już w ogóle się wszystko rozsypie. Doktor Krzysztof Kankowski, Gazeta Polska. Zacznę może od tego, że owszem, teraz ten film, on był 8 miesięcy temu opublikowany.
Ten film teraz faktycznie ma, też sprawdzałem, 1 100 000 odsłon, ale zanim pojawił się, jak pierwszy raz usłyszałem o tym, że był pozew, to właśnie sprawdziłem, ile wtedy było tych odsłon. Wtedy na YouTubie, wtedy było tych odsłon 900 000, więc no tutaj Marcin Tulicki ewidentnie te ostatnie 200 000 odsłon, a jeżeli to jest w 3 dni, czy tam 4 dni i to jeszcze w momencie, kiedy jest Sylwester, Nowy Rok i niekoniecznie ludzie się akurat tym chcą zajmować, no to jest to ewidentnie zasługa Donalda Tuska. I ja mam takie wrażenie, że to jest w ogóle bardzo symboliczne dla obecności tej w tym ostatnim etapie kariery Donalda Tuska w polskiej polityce jako takiej, dlatego że Donald Tusk miał po powrocie zjednoczyć opozycję, miał przebić też wszystkie szklane sufity i po prostu jednoznacznie zacząć wygrywać z PiS-em najpierw w sondażach, później już w wyborach. No, na razie czegoś takiego nie widać. Ja pamiętam, że kiedy były wybory prezydenckie, jeszcze zanim w ogóle ujawniono, kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej, ja przypominam, że to przecież była pani Małgorzata Kidawa-Błońska na początku, to była taka dyskusja trochę wewnętrzna, trochę prowadzona za pośrednictwem mediów, kto ma być tym kandydatem Zjednoczonej, bo jeszcze wtedy była nadzieja, że będzie kandydat Zjednoczonej Opozycji, a nie tylko samej Platformy. I wtedy jednym z nazwisk, które na tej giełdzie było, był Donald Tusk. Tyle tylko, że o ile przedstawiciele Polski 2050 oczywiście mówili, że to powinien być Szymon Hołownia, bo on ma największe szanse wygrać w drugiej turze z Andrzejem Dudą. Przedstawiciele PSL-u mówili, że to Władysław Kosiniak-Kamysz. Też to jest trochę to odbicie tego ostatniego sondażu na temat tego, kto powinien być premierem. Natomiast w tym obozie koalicji obywatelskiej nie było wcale jedności i mówiono wtedy, nawet mówili to przedstawiciele Nowoczesnej, że Donald Tusk nie będzie dobrym kandydatem na prezydenta, dlatego że on budzi zbyt wiele negatywnych emocji i nie jest to kandydat, który by łączył wszystkie środowiska opozycyjne, nie mówiąc o łączeniu wszystkich Polaków. No i później Donald Tusk wrócił do polityki. No i okazuje się, że również teraz jako kandydat na premiera ma ten sam problem. Czyli po prostu on cały czas pewne środowiska, które są potencjalnym elektoratem opozycji, zniechęca, odstrasza i może się okazać, że ta obecność Tuska finalnie będzie takim czynnikiem, który zapewni PiS-owi trzecią kadencję, dlatego że albo część opozycji nie będzie chciała współpracować z Donaldem Tuskiem, tutaj oczywiście partia Razem jest takim najbardziej mocnym przykładem, ale myślę, że takich niechętnych Tuskowi środowisk jest więcej. Więc po prostu no, Tusk tam, gdzie się pojawia, to na razie udaje mu się wywołać zupełnie odwrotny efekt do zamierzonego i tak samo jest z tym filmem. Natomiast to jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że Tusk dostał w zeszłym tygodniu tą ochronę, o czym zaś już była dzisiaj mowa na antenie. Więc Tusk chyba chciałby takie wrażenie wywołać, że jest... Znaczy już powiedział to, że on się czuje zagrożony, że on się nie czuje bezpiecznie. A pamiętajmy o tym, że od zabójstwa Pawła Adamowicza cały czas funkcjonuje narracja taka, że za jego śmierć odpowiada tak naprawdę tylko i wyłącznie przekaz TVP Info, co zresztą też Marcin Tulicki ten sam jakby załatwił, robiąc film na temat Pawła Adamowicza i przekazu medialnego na jego temat. Ja niestety nie pamiętam, jaki był tytuł tego filmu, ale on był bardzo... A tak tam zestawiono po prostu artykuły. To było pokazane, że przez pewien czas wtedy, kiedy Paweł Adamowicz był już skonfliktowany ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej, trwała na niego po prostu permanentna nagonka medialna, w której również brały udział te osoby, które później się bardzo mocno wypowiadały właśnie o roli TVP Info w tym dramacie. Chociażby kwestia poparcia, jakiego Nowoczesna miała udzielić kandydatowi Platformy na prezydenta Gdańska, to była kwestia tego, że nie może być to Adamowicz. No to jest oczywiście dygresja. Natomiast mam wrażenie, że Donald Tusk chciałby po prostu wykreować takie wrażenie, że
on jest takim nowym Adamowiczem, w sensie bycia ofiarą jakiejś nagonki medialnej i po prostu dlatego on się boi i boi się TVP Info. Jakub Pacan, jeszcze tygodnik Solidarność. Tak, jeszcze chciałem zdanie, bo ten pozew też był Donaldowi Tuskowi potrzebny, dlatego że to służy deprecjonowaniu źródła w ten sposób, że jeżeli wyborcy Platformy Obywatelskiej w jakiś sposób obejrzeliby ten film, samo to, że się dowiedzieli, wiedzieli, gdzieś by im migały w internecie te obrazki Donalda Tuska z Władimirem Putinem, to jest dla nich niewygodne. Natomiast Tusk, zaskarżając to, mówiąc, że ten film jest bardzo stronniczy, on w ten sposób daje też sygnał swoim wyborcom opozycji, że tutaj jest źródło niewiarygodne, że jest do tego stopnia niewiarygodne, że aż należy je zaskarżyć. Ja przemyślę jedną rzecz, bo szukałem tego, ale za szybko zostałem wywołany do głosu, a chciałem zacytować fragment pozwu, który jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawy, więc to brzmi tak. Z materiałów TVP wynika, że Donalda Tuska cechuje brak wiarygodności, zmienność poglądów, hipokryzja, skłonność do kłamstwa, agresja, ponadto służalczość w stosunku do Niemców i uległość wobec Rosjan, pogarda dla ludu, cynizm. To jest fragment pozwu. No mam wrażenie, że nie był potrzebny przekaz TVP i firmy Marcina Tulickiego, żeby bardzo wiele osób taki pogląd na Donalda Tuska miało. I panowie, po 2 minuty na temat ordynacji wyborczej pojawiły się propozycje zmian w ordynacji wyborczej. No i z jednej strony wszyscy mówią, no jedni mówią, że są to skandaliczne zmiany, bo to tak późno zgłaszane i to ma być na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony nawet przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości przyznają, że no coś w tych propozycjach jest jednak, że no, zbliżają one pewnych wyborców, którzy do tej pory byli poszkodowani do możliwości oddania głosu. To skandal czy świetne zmiany? Jakub Pacan, tygodnik Solidarność. Po 2 minuty, proszę. Znaczy, wszelkie tego typu inicjatywy, które mają pomóc ludziom iść na wybory, czy mobilizują wyborców, uważam, że są dobre. I jeżeli mówimy o wyborach jako akcie oddania głosu, to jest też rdzeniem demokracji. Już bez tych ideowych nadkładek czy ideologicznych, to uważam, że są po prostu dobre. Więc w tym sensie te zmiany uważam, że są okej. Profesor Sebastian Gajewski, Centrum im. Daszyńskiego. Ocena samego projektu nowelizacji kodeksu wyborczego, ona jest trudna, dlatego że z jednej strony tam jest bardzo wiele rozwiązań, część z nich można oceniać pozytywnie, część jest dyskusyjna, część trochę dziwi, że jest wprowadzana, natomiast w gruncie rzeczy nie chodzi o przeprowadzenie oceny takiej czysto prawniczej tego projektu, ale o oceny politycznej. Całość problemu polega na tym, że chyba główną wartością wyborów, procesu wyborczego jest wiarygodność. I jeśli jest tak, że samo wprowadzanie zmian w kodeksie wyborczym bez na krótki czas przed wyborami, chociaż rzeczywiście kiedyś Trybunał Konstytucyjny powiedział, że wystarczy 6 miesięcy przed wyborami, ten termin tutaj najprawdopodobniej będzie zachowany. No ale jest dyskusyjne, powoduje, że w debacie publicznej podnoszą się głosy, że te zmiany są wprowadzane tylko po to, żeby określonej partii było łatwiej wygrać wybory, to wydaje się już bez względu na to, czy one rzeczywistości służą takim motywom, czy nie, czy będą wywierały taki efekt, czy nie, to warto je po prostu odpuścić. Dlatego, że wydaje się, że jeśli po wyborach, czy w trakcie wyborów, w trakcie kampanii wyborczej, no pojawi się takie hasło, że ktoś wygrał te wybory dzięki zmianom w kodeksie wyborczym, które przeprowadził lub popierał, no to jest zły sygnał. To podkopuje i demokrację, i wiarygodność wyborów i w gruncie rzeczy wszystkim szkodzi, bez względu na to, jakie w rzeczywistości motywy za tym stoją i jakie to wywrze rezultaty w przyszłości. Także ja na miejscu Prawa i Sprawiedliwości projekt ten bym po prostu odpuścił i schował do szuflady. Mam dziwne, głębokie przekonanie, że niezależnie od tego, która strona przegra, to i tak powie, że te wybory były nieuczciwe z jakiegoś powodu. Już się trochę do tego przyzwyczaiłem w ciągu kilku ostatnich wyborów. Doktor Krzysztof Karkowski, Gazeta Polska. No to tutaj pan redaktor mi zrobił przykrość, właśnie chciałem to powiedzieć, od tego chciałem zacząć, że wynik wyborów będzie kwestionowany na pewno, zwłaszcza jeżeli wygra te wybory PiS. Oczywiście będzie silnie kwestionowany, jeżeli dojdzie do zmiany ordynacji. Natomiast z punktu widzenia samego PiSu, moim zdaniem jest to całkiem dobry pomysł, co z kolei może być tutaj zarzutem, a nie pochwałą. Zresztą ze strony PSL-u też takie sugestie się pojawiły, że niewykluczone, że oni tam nawet by też byli w stanie. To prawda, bo chodzi o to, że tutaj właśnie głównym jakby elementem tych zmian ma być ułatwienie dostępu do głosowania osobom, które były jakoś tam wykluczone, czy mieszkańcom wsi, można powiedzieć, takiej najbardziej zapadłej prowincji.
panuje przekonanie, że takie osoby chętniej by głosowały na PiS, no być może również w jakimś stopniu na PSL, ale z drugiej strony, skoro pojawia się to jako argument przeciw tym zmianom w jakimś stopniu, no to pokazuje, że znaczy to ułatwi PiS-owi stworzenie takiej narracji, że te ugrupowania liberalne odwołujące się do elit są przeciwko mieszkańcom wsi, no co może nakręcić ten dobry wynik, więc tutaj to sprzyja politycznie PiS-owi ewidentnie. Nie, pozwala wykreować narrację w dużym stopniu prawdziwą właśnie o tym, że część partii po prostu takich mieszkańców wsi no ignoruje, delikatnie mówiąc, i to może wpłynąć na wynik wyborczy, z tym, że moim zdaniem nieznacznie. Większym problemem, i nie wiem, czy w końcu, chyba tego nie ma w tych zmianach, jest kwestia tego, że ordynacja do Senatu jest dosyć fałszująca preferencje wyborców. No i pamiętam o tym, że tak, PiS dostał więcej głosów niż faktycznie miał senatorów później. No. Dziękuję panom za dyskusję, dziękuję państwu za uwagę. Gośćmi Polskiego Radia 24 byli Jakub Pacan, tygodnik Solidarność, profesor Sebastian Gajewski, Centrum Jana Szyńskiego. Dziękuję. I dr Krzysztof Karnkowski, Gazeta Polska. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Mirosław Skowron i zapraszam państwa do pozostania z Polskim Radiem 24 przez resztę dnia, a teraz na serwis informacyjny.